Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący przeglądu usług dostępnych w goportal.gov.pl z wykorzystaniem aplikacji GIS. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami ISOK”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego Urzędu i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, Prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Podczas ćwiczenia wykorzystamy portal mapowy geoportal.gov.pl. Z użyciem jego sprawdzimy podstawowe usługi WMS i WMTS dostępne dzięki projektowi ISOK. Ponadto wykorzystamy aplikację GIS, wczytamy i wyświetlimy jedną z warstw z projektu ISOK, dokonując odczytu jej. Atrybutów. Bazując na aplikacji mapowej goportalgov.pl możemy wczytać lub wizualizować dane dostępne z projektu ISOK oraz zakres jego opracowania. Korzystając z pełnego widoku portalu mapowego goportalgov.pl Mamy do czynienia z różnymi funkcjami dostępnymi w menu zadań. Na przykład możemy skorzystać z funkcji plik, gdzie utworzyć możemy link do kompozycji mapowej, wykonać mapę użytkownika, zalogować czy też zgłosić błąd. W menu widok wyświetlamy zawartość mapy, możemy dodać mapę, centrować mapę, ustawiać układ współrzędnych, zmieniać ustawienia widoczności czy też warstw i serwisów, a także osadzać mapę. Korzystając z zakładki pomiary, na mapie możemy dokonywać podstawowe pomiary związane z pomiarem powierzchni, odległości, a także wyczyścić wykonany pomiar. Korzystając z wyszukiwarki, można wyszukiwać obiekty geograficzne, działki, czy też metadane. W aplikacji mapowej posiadamy również pasek nawigacyjny. W którym możemy dokonywać przesuwania mapy, przybliżania, oddalania, a także wyświetlania poprzedniego widoku, czy też następnego widoku. Oprócz narzędzi nawigacji, w portalu mapowym mamy możliwość identyfikacji poszczególnych obiektów. Usługi WMS projektu ISOK można wykorzystać poprzez wybór polecenia dodaj mapę. Korzystając z okna dodaj mapę możemy dodać serwisy predefiniowane, np. serwis WMS czy też WMTS. Jednym z tych serwisów jest serwis Zasięg Produktów projektu ISOK, ale także ISOK cieniowanie. Serwisami WMTS jest warstwa ISOC hipsometria, cieniowanie oraz ISOC cieniowanie i hipsometria. W pierwszym kroku dodaj poprzez serwisy Geoportal zasięg projektu ISOC poprzez zaznaczenie zasięgu projektu ISOC możesz połączyć się z wybraną warstwą. Po przyciśnięciu połącz wyświetli ci się podgląd właściwości usługi. Po wyświetleniu podglądu właściwości usługi przyciśnij przycisk dodaj. Po przyciśnięciu przycisku dodaj w oknie portalu mapowego wyświetli się warstwa zasięgu produktów projektu ISOK. Warstwa projektu ISOK zawiera w sobie warstwę ortofotomapa w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, lidar bloki, lidar bloki w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, lidar standard pierwszy planowany zasięg opracowania oraz lidar standard drugi planowany zasięg opracowania. Rozwijając zasięg produktów projektu ISOK, odznacz Trzy górne warstwy. Obszar polski został podzielony na standard pierwszy, kolor niebieski, oraz standard drugi, kolor różowy. Ponadto, lider bloki w państwowym zasobie geodezyjnym, ta warstwa informuje nas, jakie bloki obecnie dostępne są w zasobie. Natomiast Ortofotomapa w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym pokazuje nam obszary, dla jakich została wykonana Ortofotomapa i jakie z tych obszarów znajdują się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Aby dokonać przeglądu atrybutów dostępnych przez usługę WMS ISOK dla warstwy zasięg produktów projektu ISOK, Odznacz ortofotomapę w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Wykorzystując warstwę LIDAR bloki w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz narzędzie identyfikacja, sprawdź atrybuty dla dowolnego bloku danych LIDAR. Okazuje się, że obszar przeze mnie zaznaczony to Blok o numerze 5043. Ten blok znajduje się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy sprawdzić standard wybranego bloku, wystarczy, że, że zostanie zaznaczona warstwa Lidar Bloki, a następnie poprzez narzędzie identyfikacja, warstwa ta zostanie sprawdzona pod kątem atrybutów. Po przyciśnięciu WMS zasięg produktów projektu ISOK Standard 12 punktów na metr kwadratowy, wyświetli się nam informacja atrybutowa o konkretnym obiekcie. Oprócz atrybutu numeru bloku mamy informację o dacie nalotu, a także czy dane dostępne są w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Oprócz danych dotyczących zasięgu bloków LIDAR do Portalu mapowego możesz dodać inne warstwy, np. warstwę WMTS isok cieniowanie. Aby dodać warstwę WMTS isok cieniowanie, kliknij Dodaj mapę, następnie przejdź do serwisów predefiniowanych WMTS, skorzystaj z zakładki Usługi krajowe WMTS i przejdź do warstwy ISOK cieniowanie. Zaznacz warstwę ISOK cieniowanie. Kliknij Połącz. Po wyświetleniu właściwości możesz przycisnąć Dodaj. I w krótką chwilę zostanie wyświetlona mapa ISOK Cieniowanie poprzez usługę WMTS. W celu czytelniejszej wizualizacji odznacz warstwę WMS zasięg produktów projektu ISOK. I przybliż się do obszaru TATR. Warstwa ISOC cieniowanie powstała na podstawie produktów projektu ISOC. Warstwy WMS czy też WMTS możesz wczytać poprzez inne aplikacje mapowe. Tą aplikacją może być na przykład Quantum Giz. Korzystając z narzędzi dodawania: warstw WMS WMTS możesz do aplikacji Quantum GIS bez problemu dodać warstwę z projektu ISOC wystarczy że klikniesz nowa nazwiesz tą warstwę ISOC zasięg następnie skorzystasz z warstwy zasięg produktów projektu ISOC i Skopiujesz link do serwisu. Następnie w URL wkleisz skopiowany link. Po wklejeniu skopiowanego linku kliknij OK i po wybraniu właściwej warstwy ISONG zasięg kliknij połącz. W oknie dodaj warstwę z serwera WMTS. Możesz dodać poszczególną warstwę z projektu ISOK. Dodaj warstwę LIDAR standard pierwszy, LIDAR standard drugi oraz LIDAR bloki. Po dodaniu tych warstw możesz to okno zamknąć poprzez przycisk zamknij. Wyświetl na samej górze warstwę lider bloki. W obszarze mapy widzimy lider bloki, lider standard 1 planowany zasięg opracowania oraz lider standard drugi planowany zasięg opracowania. W celu sprawdzenia atrybutów warstwy Lider Bloki wystarczy, że klikniesz na warstwę narzędziem zaznaczania, a następnie korzystając z narzędzi informacje o obiekcie Klikniesz w wybrany blok LIDAR. Kliknijmy w obszarze miasta Warszawy. Tam, w wyniku identyfikacji, otrzymasz atrybuty, które będą mówić o gęstości, numerze bloku, dacie dostępnego nalotu czy też dacie dostępnej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Powyższe ćwiczenie miało na celu pokazanie możliwości obsługi serwisów WMS związanych z projektem ISOC w aplikacji mapowej goportal.gov.pl oraz oprogramowaniu GIS na przykładzie QGIS. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową szkolenia